Nad łukowskim zalewem zimna woda ponownie pojawiły się morsy. Grupa 8 śmiałków zażywała zimowej kąpieli. Prawdziwe morsowanie zaczęło się w grudniu, także spotykamy się grupą biegaczy pomagaczy z fundacji cegiełkowo.pl Pasja i Pomoc i zachęcamy każdego, kto jest zdrowy, aby przyłączył się do nas i uczestniczył. Naprawdę jest gorąca atmosfera. Morsy spotkały się nad zalewem w niedzielę 24 stycznia. Przerębel wycięto przy pomocy piły. Później była rozgrzewka i skok do wody. Z przyjemności dla zdrowia, to chyba przede wszystkim taka prewencja zdrowotna, profilaktyka. Tu jest chłodniej, tam jest cieplej w Przeręblu, także zapraszamy może w przyszłą niedzielę. Na pewno jest Łuków takim małym miastem, że na pewno się tutaj znajdziemy bez żadnych problemów. Zachęcamy serdecznie. Tu mamy niski stan wody, dlatego tutaj rzadko morsujemy. Na zalew zimna woda dzisiaj po raz pierwszy, bo tak mamy gdzieś tam swoje miejsca. Na prywatnych stawach, na prywatnych morsowiskach, ale tak jak Kacper tutaj zaznaczył, myślę, że Łuków jest takim ośrodkiem, że jesteśmy tu w grupie znajomych, przyjaciół. No, oficjalnie na stronie informacje również zamieszczamy na naszym Facebooku, na stronie fundacyjnej. Także zapraszamy, jeśli ktoś chce do nas dotrzeć, serdecznie zapraszamy. No, warunek jest jeden, trzeba chcieć, mieć dobry humor, dobre nastawienie. No i no, należy być zdrowym człowiekiem, żeby tego i przestrzegamy, nie róbcie tego sami, jeśli komuś to się spodoba. Zawsze z kimś. Przede wszystkim trzeba mieć zdrowe serce, trzeba poinformować nas czy kolegów o jakichś przebytych czy trwających jakichś chorobach. Tak jak Marcin wspomniał, nigdy samemu, to jest jednak żywioł, to jest jednak ważne, żeby ktoś zawsze ubezpieczał. Ale jeżeli ktoś jest zdrowy, to jest tylko kwestia tkwiąca w głowie, to jest kwestia, jak to się fachowo mądrze nazywało, przesuwanie strefy komfortu. Później już jest tylko lepiej. No, chcielibyśmy też przesunąć tą strefę komfortu. Koledzy mi podpowiadają, zaproś foki, no w imieniu kolegów i wszystkie odważne, tak? Foki w wersji morsy zapraszamy tutaj do nas. Okej, weź się nie ruszaj. Masz stabilizację? No, smile. Machamy. W niedzielę morsowało 8 śmiałków, w tym debiutant, radny Marcin Wysokiński. Jak było? Dobrze. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Jest okej. Okay. Jak pana przekonali? Trwało to jakieś 2 miesiące. Spontanicznie. Wczoraj jeszcze nie planowałem tak do końca, bo myślałem, że nie dam rady dzisiaj rano wstać wcześniej. Ale jest tu zasługa Kacpra chyba największa dzisiaj. Kiedy się widzimy znów na morsowaniu? Jutro. No, za tydzień chyba, tak? Wy co tydzień morsujecie? Za tydzień zapraszamy. Może pierwszą foczkę w końcu będziemy mieli. Pogoda sprzyja morsowaniu, a łukowskie morsy zapraszają do zimowych kąpieli.